Witam serdecznie. Interfejs diagnostyczny iCar Pro V-Gate OBD2. Interfejs łączący się bezprzewodowo poprzez Bluetooth V-Gate. Na przykładzie InfoCar aplikacji na smartfona oraz samochodu Kia Ceed rocznik 2009 1.4 benzyna. Taką małą kosteczkę iCar Pro V-Gate wciskamy na dole od spodu. Trzeba się troszeczkę wygiąć, nie jest to zbyt wygodne, ale widzimy, że wszystko działa. No to odpalamy InfoCar i wciskamy łączenie. Łączenie przez Bluetooth, no i szuka. Lista pojawiło się V-Link, no i łączymy Bluetoothem, potwierdzamy. I mamy połączony interfejs, odpalamy silnik i możemy sprawdzać. Mamy tutaj taką deskę rozdzielczą, która się składa z 15 wskaźników, które monitorują nam efekty pracy naszego samochodu. W dalszej części pokażę, że każdy z tych kafelków można edytować co do koloru czcionki i zawartości informacji. No tu podstawowe oferują zaoferowane przez producenta oprogramowania wskazują na prędkość, temperaturę, ciśnienie. Drugi ekran w prawo po przewinięciu mamy dane dotyczące paliwa, koszty na przykład paliwa, zużycie chwilowe, momentowe, średnie. No i trzeci taki ekranik to jest cyfrowy wyświetlacz naszej prędkości, obrotów i przejechanego dystansu oraz kompas pokazujący, w którą stronę się udajemy. Styl jazdy określający jako przekraczanie prędkości i inne ostre manewry jest naturalnie. Diagnostyka silnika oraz diagnostyka szczytywania błędów. No jest akurat wszystko w porządku. No ale widzimy, że na tej desce rozdzielczej możemy sobie dodać, edytować każdy z tych wskaźników. Czyli mamy o jeździe, mamy o silniku, pełen zakres wskaźników dotyczący również paliwa i o powietrzu. No i każdy może sobie zmienić czcionkę, kolor, obramowanie, tytuły, nazwy, dowoli. Bardzo fajna aplikacja InfoCar.